27 stycznia w Laboratorium Badań Technoklimatycznych Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem Waleriana Romanowskiego, sportowca i zdobywcy 5 rekordów Guinnessa, który tym razem zmierzy się z syberyjskim mrozem. Tym razem postanowiłem ustanowić nowy rekord, swój rekord, analizując wcześniejsze doświadczenie w jeździe długiej dystansowej, tylko teraz dodaliśmy jeszcze jeden taki czynnik, zimno. W ramach projektu VR 2017 kolarz planuje przejechać na rowerze jak najdłuższy dystans w czasie 12, 24 i 48 godzin w nazywanej biegunem zimna rosyjskiej miejscowości Ojmiakon. O tej porze roku temperatura sięga tam nawet minus 50 stopni. Wiadomo, oprócz tego przygotowania fizycznego, które można powiedzieć, że to jest standardowe przygotowanie, dochodzi teraz przygotowanie w komorze. Więc ten cykl przygotowania fizycznego mamy już skończony i teraz właśnie testujemy zachowanie organizmu w komorze. Tak ekstremalne warunki wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno sprzętu, jak i samych uczestników. Jest bardzo dużo specyficznych elementów tej wyprawy, które nie występują w innych tego typu przedsięwzięciach, typu himalajskiego czy polarnego. Tutaj dzięki życzliwości i przede wszystkim patronatowi pana rektora Politechniki Krakowskiej, życzliwości Wydziału Mechanicznego, możemy brać udział w tych testach i to jest dla nas bezcenne. Politechnika Krakowska, obejmując patronat naukowy nad projektem, umożliwiła członkom ekspedycji wykonanie testów w komorze termoklimatycznej, gdzie na co dzień badane są obiekty inżynierskie narażone na działanie skrajnych warunków klimatycznych. Walerian Romanowski jest pierwszym człowiekiem, który poddał się testom w tak zwanym sztucznym mrozie stworzonym w laboratorium Politechniki Krakowskiej. Ten obiekt został oddany do użytku w ubiegłym roku, także właściwie jest to początek tutaj naszej działalności. Możemy tutaj odwzorować te warunki, które spodziewane są przy tym teście bicia rekordu Guinnessa właśnie w warunkach ujemnych. Możemy również pokusić się, że jesteśmy w stanie wytworzyć Saharę, jak również gdzieś jakiś środek lasu równikowego, gdzie mamy i wysoką temperaturę i wilgotność. Po krótkiej konferencji Walerian Romanowski wszedł do komory termoklimatycznej, aby poddać się jednemu z pierwszych testów – jeździe na rowerze w temperaturze, która została obniżona do minus 40 stopni. Wszystkim członkom ekspedycji życzymy powodzenia w biciu rekordów Guinnessa.